Bóg jest wierny. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Rozczarowani ludźmi, rozczarowany ludźmi. Pewien człowiek powiedział raz do chrześcijańskiego kaznodziei, że nie jest skłonny przyjąć Chrystusa za swego Pana, ponieważ w swoim życiu doznał dotkliwego oszustwa ze strony człowieka, który twierdził o sobie, że jest wierzącym chrześcijaninem. Kaznodzieja zapytał trochę podchwytliwie, czy to rzeczywiście jest ten zasadniczy powód. Tak, odpowiedział ten człowiek. Okej, to odnotujemy to na piśmie, zaproponował kaznodzieja. Wyciągnął swój notes i zapisał, dlatego nie jestem chrześcijaninem, że ktoś inny, kto podawał się za chrześcijanina, oszukał mnie. Następnie wydarł tę kartkę i wręczył człowiekowi, z którym prowadził rozmowę, dodając, gdy już stanie pan przed sądem Boga, a on zapyta pana, dlaczego odrzucił pan jego syna, Zbawiciela, wtedy da mu pan tę karteczkę. Gdy to powiedział, zostawił tego człowieka i nie wdawał się w dalszą dyskusję. Ledwo jednak kaznodzieja przekroczył próg swego domu, ktoś nagle zadzwonił do drzwi. Na zewnątrz stał ten sam człowiek z karteczką w ręku. Przyniosłem z powrotem tę kartkę, oznajmił. Zdaje mi się, że nie wystarczy za usprawiedliwienie przed Bogiem. Po tym niecodziennym zdarzeniu nie minęło już dużo czasu, jak ów człowiek z serca nawrócił się do Boga i stał się prawdziwym uczniem Pana Jezusa. Czy może i ty ukrywasz gdzieś podobną karteczkę, świadectwo twojej niechęci, ponieważ zostałeś rozczarowany chrześcijanami lub po prostu ludźmi, którzy się za takich podają, choć nie są nimi? Może twoimi własnymi rodzicami, może małżonkiem lub małżonką, a może sąsiadem, kolegą z pracy, może nawet księdzem z twojej parafii, kościołem lub zborem, a w końcu kimkolwiek, kto uważał się za chrześcijanina. Takie rozczarowania sprawiają ból i pozostawiają blizny, dlatego są poważne, ale tego jednego możesz być pewien. Bóg nigdy nie przeszedł obojętnie wobec zła, które ciebie dotknęło. I jeszcze jedno, nie tkwij uparcie przy swoim rozczarowaniu ludźmi. Przyjdź do Pana Jezusa, On nigdy ciebie nie rozczaruje. Bóg jest wierny. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset.